Na Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczęła się konferencja poświęcona polityce europejskiej. Dwudniowe wydarzenie zainaugurowała debata polityczna Przyszłość Europy pomiędzy studentami i kandydatami do Parlamentu Europejskiego. Cała konferencja nosi tytuł Gra o wysoką stawkę. Wybory do Parlamentu Europejskiego w czasach multikryzysu. Na debatę zaproszono kandydatów z 5 partii politycznych: Annę Zalewską z PiS, Annę Bryłkę z Konfederacji, Bogdana Zdrojewskiego z KO, Różę Thun z Polski 2050 i Krzysztofa Śmiszka z Lewicy. Najgorętszymi pytaniami były te o politykę migracyjną i Zielony Ład. W szczególności ten ostatni temat podzielił kandydatów. Przedstawiciele Polski 2050, Lewicy i KO stali w opozycji do opinii PiSu i Konfederacji o tym, że cały projekt Zielonego Ładu jest zły. Rzeczywiście trzeba to przemyśleć na nowo. Trzeba po pierwsze zająć się ochroną, która nie będzie liczona algorytmicznie. Oczywiście woda, oczywiście śmieci, czyli jakby cała gospodarka o obiegu zamkniętym i kluczowe pochłanianie. To wydaje się być filarami tego, co najważniejsze. No i oczywiście taka odpowiedzialność za gospodarkę. Nie trzeba likwidować, trzeba pochłaniać. Róża Thun podkreśla, że dzięki zasadzie solidarności panującej w Unii Europejskiej to te kraje, którym trudniej będzie poradzić sobie z prośrodowiskową transformacją, mogą liczyć na najwięcej środków finansowych. To nastawienie do Unii Europejskiej, przekazywanie młodym ludziom takiej opinii, że tutaj jacyś inni chcą nas zniszczyć, zrujnować, że niczego nie będzie, że już w ogóle nie będziemy mieć ani pieniędzy, ani domów, ani już tam nie pamiętam co, to brzmiało dla mnie prawie jak ten słynny, biedny Kononowicz, że coś takiego nie będzie niczego. Podczas kiedy ja naprawdę bardzo bym chciała tego, żebyśmy podczas tych debat mówili o tym, co my możemy zrobić, co my możemy wnieść. Dla nas, dla Lewicy, projekt Europa nie jest projektem skończonym. Przede wszystkim jest projektem super istotnym, ale nie jest projektem skończonym. Dzisiaj bardzo wyraźnie widzimy, że są siły w Polsce na prawicy, które chcą tą Unię Europejską rozwalać od środka, być takimi koniami trojańskimi czy końmi trojańskimi Putina. My, Lewica, jesteśmy za jeszcze większą integracją, za równością obywateli, za wspólną polityką społeczną, za wspólną polityką zdrowotną i za mocnym głosem Polaków w Europie. O to się bijemy w tych wyborach do Europarlamentu, a ta debata dzisiaj tutaj na Uniwersytecie pokazała, jak młodzi ludzie są zainteresowani tym tematem. Krzysztof Śmiszek, kandydat Lewicy, grubą kreską odcina się od polityków uciekających do Brukseli zaraz po wyborach parlamentarnych. Niektórzy uciekają na świetne emerytury. Ja idę do Europarlamentu, żeby walczyć o bardzo konkretne sprawy. Będę walczył o to w Europarlamencie, żeby wreszcie skończyć z tą plagą darmowych staży absolwenckich, które dotykają młodych ludzi i tych głosujących na Konfederację, i tych głosujących na Lewicę. Do Europarlamentu idzie się pracować. Ja w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiadam za relacje z Unią Europejską. Zrobiłem doktorat z prawa Unii Europejskiej, więc takich ludzi trzeba wysyłać, którzy się znają na robocie, a nie tylko szukają wygodnego pięciolecia z dobrą pensją. Co bardzo istotne, z formy i przebiegu debaty zadowoleni byli również studenci, którzy brali w niej udział, pomimo tego, że zaskoczeń w wypowiedziach polityków nie było. Mi się bardzo podobała. W porównaniu do zeszłego roku to było na pewno zdecydowanie lepiej przeprowadzone. Bardzo mi się podobał dodatek tego ad vocam. Już nie było tego przekrzykiwania się, oprócz ostatniego incydentu z panią Zalewską. Już była ta faktycznie formalna wypowiedź, te pół minuty. Wielkie brawa dla organizatorów, wielkie brawa dla polityków, którzy faktycznie zachowali poziom. Wszyscy. Pełny zapis konferencji dostępny jest na kanale Koło Naukowe Projekt Europa na platformie YouTube. Piotr Kaźmierczak, Echo 24.